Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, na którym się znajdujecie, czyli Palion. Mam nadzieję, że cieszycie się, że tu jesteście. Jeżeli tak, zostawcie suba i lajka, a ja wam bardzo podziękuję. Pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj będziemy robili. No, po tytule macie napisane, ale chcę wam to powiedzieć. Będziemy oglądać ludzi, zdjęcia ludzi, którzy są leniwi, ale za to genialni. Czyli jednym słowem, odcinek będzie ciekawy. Dlatego oglądaj do końca, mój drogi. Jeżeli obejrzysz do końca, napisz gotowe. Także moi drodzy, zapraszam was do oglądania. Okej, lecimy z pierwszym zdjęciem. Jest to kosz na śmieci, ale taki nietypowy. To jest kosz na śmieci w powiększonej o 3 razy wersji. Ale nie wiem czemu. Czekajcie, bo odcinek się nazywa Leniwi ludzie, którzy są genialni. Może to jest genialne, ale leniwy. No przecież, żeby ułożyć te talerzyki, to nie można być leniwym. No ale nieważne. Pomysłowe, jak widzicie, możecie sami przetestować na swoim koszu na świeci pod biurkiem. W tym odcinku dużo się dowiecie o nowych właśnie, jak to się nazywało? Lifehacki, właśnie, o lifehackach się dużo dowiecie w życiu. Każdy dzień będzie dla was łatwiejszy przez te lifehacki. W dzisiejszym odcinku co zobaczycie, naprawdę. Uwierzcie mi. Następnym zdjęciem, no to już jest akurat leniwa osoba, która jest genialna. Jak widzicie, zrobiłbym to samo, ale nie mam popcornu, niestety. Ale jak oglądacie film na przykład na kompie, no to macie idealny sposób, by jeść, nie? Nawet macie możliwość wsadzenia głowy w popcorn, jak wolicie. Ale pomysł jak najbardziej genialny i zalicza się do tego odcinka. Bo poprzedni pomysł jest dosyć czasochłonny, ale macie kolejny lifehack, moi drodzy. No ja wam dzisiaj same tipy daję. Dzisiaj będziecie mieli coraz łatwiejsze dni, naprawdę. Widzicie? Popcorn jecie od dzisiaj z kaptura. Z niczego innego. Następna osoba jest leniwa. Czy to jest genialne? Raczej nie, więc mnie nie zalicza zbytnio do tego odcinka. Po prostu obrócił sobie ekran. W sumie no, to jest akurat bardziej głupie niż genialne, ale dobra, bo to jest telewizor i obrócił sobie go do góry nogami. Jest to pudło. Ale w sumie jak oglądam na telefonie, też tak robię, no to jest chyba normalne. Tak mi się wydaje. Ale, znaczy to nie jest normalne. Normalne jest chyba jak z telefonem oglądasz na ukos bardziej. Wiecie co chodzi, mam nadzieję, że zrozumiecie mnie. Czasem nie umiem gadać dobrze po polsku. No tak, ciekawie, ale bardziej to jest śmieszne zdjęcie niż jakieś genialne, bym powiedział. Fajne zdjęcie jest to osoba, która pije z dużej słomki. W sumie to nie jest jakieś mega genialne, sam to zrobiłem już. I nawet macie zdjęcie takie na Instagramie, także znajdźcie. Jeżeli polajkujecie to zdjęcie, to postaram się wbić na każde konto osoby, które polajkuje zdjęcie na Instagramie z tą słomką. Jezus, ale to było skomplikowane, co ja teraz powiedziałem. W ogóle wpadajcie na mojego Instagrama, podłoga Palion. Wpadajcie i zaobserwujcie, już niewiele brakuje do 20 tysięcy obserwujących. Jak mi to wbijecie, to ja będę szczęśliwy, naprawdę. Będzie więcej zdjęć, bo teraz się staram coraz lepsze zdjęcia robić. Także wpadajcie, podłoga Palion. No, zdjęcie jak najbardziej zalicza się do geniuszy. W sumie to jest takie, wiecie, mało genialne, bo to już dużo osób zrobiło, lecz fajne, praktyczne takie, nie? Praktyczne, duża słomka. Sam już testowałem. I chyba co mi wyszło, to maksymalnie umiałem, bo potem już tak człowiek nie umie wciągać tego. Ile ja tam miałem? Chyba z 7 albo 6 słomek takich maksymalnie. Nie umiałem, więcej niż 7 słomek nie umiałem potem już pić z tego. To było za, nie wiem, ciśnienie coś tam. Jezus, fizyka jest trudna. Następne zdjęcie. I to się nazywa zdjęcie do idealnego odcinka, czyli mojego. Leniwa osoba, która jest geniuszem. No, popatrzcie na to. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Cztery, nie wiem co to jest. Konewki chyba, nie? Konewki. Cztery konewki, które się nalewają do siebie naraz. No przecież to jest genialne, moi drodzy. Koleś policzył to w głowie. Fizyka pokazała mu jedno. Epickie. Moim zdaniem, jak na razie, najbardziej ciekawe zdjęcie i najbardziej genialne zdjęcie przede wszystkim. Także macie kolejnego tipa, jak pracujecie na budowie. Na budowie? Nie wiem, chyba że jesteście zawodowymi podleczanami, podleczawami. Dobrze, podleczawami? To proszę bardzo, ułatwiłem wam życie o milion stopni. Idealne, kolejne zdjęcie jest idealne do tego odcinka z tego powodu, że to jest leniwe, a genialne. Znaczy bardziej teraz powiem, jak to do przedmiotu. A tutaj ludzie sobie usiedli po prostu na kartonach z krzeseł. Dosyć humorystyczne i no tak naprawdę leniwe i genialne. No nie powiecie, że nie. Ale jak pierwszy raz, bo już to widziałem, nie? Dlatego już nie reaguję tak, wow, Jezus, ale to jest zabawne, haha. No,
Ale zdjęcie jak najbardziej fajne, w sumie dwa nawet zdjęcia na jednym obrazku macie załączone. Także jeżeli dostajecie nowe krzesło, to pierdzielcie, dopóki kiedyś się wam karton zniszczy, to wtedy odpakujcie te krzesło. Serio, nie warto. To macie, dłużej wam będzie krzesło działać. Okej, okay, mamy kolejnego bardziej już takiego, no, głupiego człowieka. Bart, tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie wiem, kto klei taśmy do ściany i potem iPada zatrzymuje na tym. Jak można po prostu coś innego zrobić. Jest dużo lifehacków na jakieś właśnie oglądanie. No ale no powiedzcie mi, sufit 3 metry do góry, a ten se taśmę, takie dwa paski na iPada. No przecież to jest głupie. Przecież to jest głupie, a jeżeli ktoś tak zrobił, to napiszcie w komentarzu, ale wam i tak nie uwierzę. To tylko jedna osoba na świecie wpadła, która jest na tym zdjęciu, naprawdę. Nie jest najgorsze, bardziej humorystyczne zdjęcie, nie? Fajne, fajne, podoba mi się. Moim zdaniem najlepsze to jest... Chyba mam dwa zdjęcia ulubione, właśnie te pierwsze, które zobaczyłem. Pobija wszystko. No to, tutaj można oglądać, tylko trzeba mieć taki storik dziwnie jak on ma. Ale to jest przepiękne, moi drodzy. No patrzcie, jaki chłop ma mózg na karku, nie? No to jest niesamowite. No nie powiecie, że nie, po prostu... No powiedz, wymyślilibyście coś takiego. No przecież chłop se leży jak normalnie, jak człowiek i ogląda tak ten, no przecież to jest piękne. Moim zdaniem zasługuje to na 10, mogę oceniać w sumie te zdjęcie. To jest 10 na 10 zdjęcie. Tak naprawdę, zamiast taśmą kleić sobie tutaj, to możecie właśnie stolik szklany sobie postawić pod łeb. Macie idealny seansik, naprawdę. Widzicie? Kolejny lifehack, jaki wam zaprezentowałem. Albo napiszcie mi w ogóle w komentarzu, jeśli zrobiliście już jakąś jedną rzecz z tego, to napiszcie w komentarzu, czy zrobiliście już jakąś rzecz z tego. Nie wiem, co ja teraz powiedzieć. Następna leniwa osoba. Wygląda to jak jakaś scena z komedii bardziej, że na krześle jest psacią mi. O co tutaj chodzi w ogóle? Tak naprawdę on pewnie po tym zdjęciu, to jest zdjęcie zrobione 3 sekundy przed wypadkiem i przed kraksą pewnie totalną. Tak mi się przynajmniej wydaje, znaczy nawet mi się nie wydaje, ale to wiem. Ta osoba pewnie się już wywaliła, no niemożliwe, że... No, pomysłowe, no powiem, no. Leniwe, a genialne. Tak jak odcinek się nazywa. Jeżeli macie dzieci, choć wątpię, że ogląda to jakaś starsza osoba, która ma dzieci, ale jeżeli macie, to jest idealne. Bierzcie sobie sznurek, w sumie to jest taki prosty lifehack, nie? Ale jeżeli macie huśtawkę gdzieś tam daleko, zasiądźcie sobie spokojnie, sznurek 20 metrów do ręki i huśtacie swoje dziecko. Idealny lifehack na życie, naprawdę, jeżeli komuś się nie chce. Same lifehacki w tym odcinku daję, no. Ja potrafię pomóc ludziom. I to jest najlepsze zdjęcie w tym odcinku, jakie było ze wszystkich wszechczasów. No, to jest genialne, moi drodzy. Jak zrobić? Ile tu jest? 4-pack tu jest, tu nawet 6-packa nie jest, tu jest 4-pack. 4-packa w ciągu kilku sekund. Patrz, że to nie jest genialne. Ja się staram zrobić 6-packa dosyć dłużej niż 3 sekundy. A te dwa hopy wielkie, z dużym brzuchem, potrafili to zrobić w kilka sekund. Powiedzcie, że nie genialne. Przepiękne zdjęcie, pobija wszystkie granice. Tak samo jak ten koleś z tym stolikiem szklanym. Dwa zdjęcia najlepsze w tym odcinku. Jest kolejne zdjęcie, już bardziej tak przedmiotowo. No również osoba, która mieszka sobie w tym domeczku tam, też jest osobą genialną, pewnie leniwą, jak widzicie. Tylko nie wiem, jak to potem, w sumie nie, no to jest genialne. To jest genialne, ja też tak zrobię, a nie, bo ja nie mam takiego trawnika i nie mam słupa na środku trawnika. Ale jeżeli macie słup na środku trawnika, macie kosiarkę, no to proszę bardzo, jak wam tata każe zciąć trawę, no to widzicie. Idealny sposób, by to zrobić. Jeszcze nie testowałem, ale jak widzicie na zdjęciu jest to realne, więc próbujcie sami. Polecam. I kolejne zdjęcie. Osoba, no, pracująca, która sobie zarabia i ma życie gdzieś. No jak widzicie, zdjęcie jest idealnie odwzorowane. Każdy by myślał, no, no na pewno by żadna osoba się nie kapła, że to jest obraz. Takie nie jest jakieś mega humorystyczne i śmieszne, ale da się przeżyć. Też się nadaje do odcinka, ale takie 2 na 10. Moi drodzy, w tym odcinku jest to, to by było na tyle. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji na tym kanale, zostawienia łapeczki do góry. I pamiętajcie, by wbić na mojego Instagrama podłoga palion. Napiszcie, jakie zdjęcia wam się najbardziej podobało. Mi się dwa zdjęcia oczywiście podobały, te z tym szklanym stolikiem oraz 4-packiem. Naprawdę, to są rewelacyjne zdjęcia. No moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, by wbić jeszcze raz na Instagrama, bo zależy mi na tym, aby wbić 20 tysięcy obserwujących. Subskrybujcie kanał, bo że brakuje tylko 1000 subskrypcji do 300. Nie dowierzam, ale jednak.
Dzięki wielkie. To tyle, moi drodzy. Bądźcie na bieżąco, jak się zostawicie suba z dzwoneczkiem. Tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I jaluwa.